Cześć! Widziałem na swoim kanale, że bardzo podobał Wam się materiał o przyczepie Carbon Tir. Być może nie do końca podobała Wam się przyczepa. Dużo było komentarzy negatywnych, ale odbiór był dobry. Dlatego nie zaprzestaję tej pracy. I oto kolejna przyczepa, tym razem również polska, tylko że nazywa się Maturi. W odróżnieniu od Carbon Tira, który pochodzi z Lublina, firma Maturi pochodzi z Warszawy, a konkretnie z okolic Słomczyna. Produkują je dokładnie tam w fabryce, która działa zupełnie inaczej niż Carbon Tir, ponieważ Carbon Tir to raczej taka produkcja ręczna, rzemieślnicza, klasyczna. Tutaj już mówimy o przyczepie zaprojektowanej komputerowo. Wycinane laserowo według gotowych szablonów. Jest to też produkcja może nie seryjna, ale można powiedzieć mało seryjna, ale przede wszystkim powtarzalna, w pełni powtarzalna. Oczywiście to nie jest jedyna przyczepa firmy Maturi, są również inne modele, m.in. dłuższe, większe, z większym wyposażeniem, ale ja wziąłem do testu tą, ponieważ ta ma DMC 750 kg, co w połączeniu z tym samochodem powoduje, że można takim zestawem podróżować sobie. Bez dodatkowych uprawnień, co jakby ułatwia osobom, które nie, nie podróżowały nigdy z przyczepą, samo wejście w temat przyczep. O tym, czy przyczepa Maturii jest ładna, nie będę się tutaj specjalnie rozwodził, zostawiam Wam to do oceny. Natomiast wiele osób twierdzi, że jest urocza. Dokładnie takie określenie spotkałem trzykrotnie podczas jazdy. Dużo było kciuków w górę, dużo było uśmiechów, dużo było takich odczytanych z ust popatrz, ale prawda jest taka, że ta przyczepa wygląda bardziej na jakąś wojskową, na jakiś agregat, na jakąś kuchnię polową, niż na przyczepę kempingową. A jest to przyczepa kempingowa i to można powiedzieć pełnowartościowa. Oczywiście mówimy tu o przyczepie takiej podstawowej. Nie ma tutaj kibelka, nie ma tutaj kuchni, nie ma tutaj e, telewizji, ale jest to przyczepa, którą wjedziemy praktycznie wszędzie, tam gdzie wiedzie. Wasza terenówka. I stamtąd też wyjedziemy, no chyba że będzie bardzo miękki grunt, i wtedy się akurat zakopiecie. No ale to wiadomo, dopóki nie ma przyczep z napędem, to ten problem pozostaje. Ale nic, bez większego owijania w bawełnę, zajrzyjmy do środka, pokażę Wam, jakie ma funkcjonalności, jakie ma moim zdaniem zalety i wady. Jedną z większych wad przyczepy Matury, której pewnie nie tak łatwo da się rozwiązać, jest mnogość kluczy. Zobaczcie, tyle kluczy, no te, tutaj się te trzy powtarzają, ale tyle jest kluczy do przeróżnych zamków. Oczywiście po pewnym czasie da się tego wszystkiego nauczyć, więc to nie będzie problemem, ale tak oto wygląda ta przyczepa w środku. Tutaj o, wyleciał sznureczek, który pokażę Wam później, do czego służy. Na pewno pewną wadą jest system tych tutaj takich gumek, które mi się urwały w trzech miejscach. Dokładnie te gumki niestety nie wytrzymują, że tak powiem, eksploatacji, e, zwłaszcza eksploatacji z dziećmi. Ale nic, zajrzyjmy do środka. Tak wygląda Materac. Jest bardzo gruby, jak widać. I tu jest jeszcze taka podkładka. To jest akurat cienkie, ale to powoduje jakby dodatkową taką amortyzację. Oczywiście, teraz można sobie gdzieś tam zrzucić, i tutaj mamy pod spodem już nie będę Wam pokazywał mam tylko jedną rękę dzisiaj nie mam mojego operatora ale o, są tutaj takie typowe dla samochodów Dobra, pokażę Wam o takie ucha transportowe, które e, jakby pozwalają wam zamontować jakiś przedmiot gdybyśmy chcieli używać jako powiedzmy częściowo czy w pełni transportowo. Tutaj mamy szafki na górze zamykane, na dole, na dole takie półki otwarte, co też nie do końca jest plusem, aczkolwiek ja uważam, że tutaj przewożenie ubrań jak najbardziej spoko, tutaj rzeczy, które powiedzmy lepiej żeby nie wypadały. Spory minusem tej przyczepy jest to, że Całą elektrykę mamy tam, schowaną. Oczywiście w przyczepie Carbon Tier cała elektryka była tam, ale tak czy siak po wejściu do samochodu można było włączyć sobie światło przy samych drzwiach. Tutaj tego nie ma, żebyśmy włączyli światło, to trzeba tu sięgnąć. Wyższe osoby będą miały problem, żeby tu sięgnąć bez wchodzenia. No i tu mamy kilka różnych oświetleń. Tu mamy oświetlenie zewnętrzne, tu mamy napięcie w akumulatorze. Oczywiście akumulator jest do, do zasilania całej elektryki. Jak widać, jest też Webasto, jest inwerter, mamy też 230V. i Tu kolejna wada, bo gniazda 230V są schowane też właściwie jeszcze dalej niż te yy, włączniki, a na zewnątrz jest tylko jedno gniazdo 230V, o którym później Wam pokażę. Tu jest jedno na inwerter i dwa, kiedy podepniemy przyczepę do zasilania zewnętrznego. Yy, tutaj mamy taki yy, uchwycik. Tu mamy okna z jednej strony i z drugiej. Dzięki czemu, w przeciwieństwie do carbon, i wentylacja tutaj jest po prostu znakomita. Jest absolutnie wystarczająca w każdych warunkach, zarówno przy bardzo dużych upałach, jak i też przy jakiejś chłodniejszej pogodzie. To też bardzo dobrze trzyma ciepło ta przyczepa. Oczywiście muskitiery, zasłony i tak dalej. Tutaj mamy jakieś na jakieś spargały typu ubrania, ręczniki, więc to tak mniej więcej wygląda. Też bardzo dobra. Moskitiera tu jest, ponieważ o, zaraz wam pokażę. Moskitierkę o rozkładamy, też dużo lepsza, moim zdaniem, niż w Carbon I zapinamy zamkiem, ona jest zrobiona na miarę. Więc tutaj, jak zapniemy sobie tą moskitierę zamkami, to żaden owad nam nie wleci. Oczywiście tu na dole, no ale mówię, mam jedną rękę, więc dzisiaj to tak będzie właśnie nagrywane. Jeśli chodzi o wymiary materaca, to może zaczniemy od szerokości. Aj, z jedną ręką to jednak nie to samo. Kurde. Szerokość tych obu materacy, może tak. Jeden materac ma około 72 cm, więc oba mają około 139 cm. To jest podobny wymiar, chyba z tego co pamiętam, jak w karbontirze. Jeśli chodzi o długość tego, to wygląda tak, że to ma długość. Uwaga. Metr 0203, no 0,2, powiedzmy. Pamiętajmy, żeby nie porównywać tego ze swoim wzrostem, bo jak leżymy, to jesteśmy zawsze trochę dłużsi e, siłą rzeczy. Yy, powiem tak, ja to sprawdziłem i uważam, że jeżeli masz 1,80 m wzrostu, to jest bardzo wygodna przyczepa. Jeżeli masz 1,85 m, może być problem. Natomiast przy 1,90 m, yy, chyba tej przyczepy bym nie kupił, ale no oczywiście musiałem sprawdzić. Ale nie mam 1,90 m, więc tego niestety nigdy nie sprawdzę. Aczkolwiek wiem, że jeden z klientów yy, Maturi ma prawie 2 m wzrostu i jest podobno zadowolony. Jednym z minusów maturi są te duże, wystające tutaj nad właściwie nie wiem takie progi cokolwiek No bo błotniki mamy tu, tutaj mamy te takie stopnie, więc jak tam będziemy gdzieś po coś sięgać, no to raczej się ubrudzimy, bo raczej ta przyczepa, jeżeli ma być wykorzystywana offroadowo, to będzie brudna, tak jak zresztą w tym przypadku jestem po teście na poligonie w drasku. Gdzie okazało się, że jest po prostu cudowna, ale zawsze się tutaj ubrudzimy. to wcale nie tak łatwo umyć. Natomiast plusem tego jest to, że tu można na tym bez problemu sobie stanąć, całą masą i o, nic się tutaj nie wydarzy. To samo można stanąć na błotniku, w ogóle na wszystkich tych elementach, jakie tu są, można sobie spokojnie stanąć. Przejdźmy teraz do przodu. Aha, pokażę Wam jeszcze. Tu jest taki, o, tu w tym miejscu jest taki zaczep o. Tyk. I ta, te drzwiczki tam w miarę się dobrze trzymają. Yy, tutaj, w tym miejscu, jest lodówka. Nie będziemy tam do niej specjalnie zaglądać, ale pokażę Wam więcej, jak to wygląda. O, i mamy lodóweczkę całkiem sporą. Na takiej wysuwanej szufladzie bardzo solidnej, zresztą można się o nią nawet bez problemu oprzeć. Jest ona podnoszona, więc tu tylko moim zdaniem z tą lodówką jest problem, że trzeba to dociskać. No ale to nic. Mamy też oświetlenie, jakbyśmy chcieli, ale to oświetlenie to raczej tam w środku. No bo jak podniesiemy, no trochę to też takie jest delikatnie nieprzemyślane, że jak podniesiemy te drzwiczki, no to oświetlenie nam nie będzie zaglądało do lodówki, więc musiałaby być otwierana w tę stronę. Ta lodówka, czyli zamontowana odwrotnie. No ale nic, są taki mały powiedzmy drobiazg. To jeśli chodzi o to, z drugiej strony tego boksu, dużego boksu zresztą mamy też taki jakby -la bagażnik na ten boks, tu możemy coś założyć, jakieś trapy położyć, jakieś zbiorniki dodatkowe, czy z wodą, czy nie wiem, nawet z paliwem można sobie zamontować. Tu jest w ogóle burdel, bo no, tu mi się wszystko powywalało, jak jeździłem w terenie, a jeździłem w dosyć takim wymagającym terenie i jeździłem bardzo szybko, jak na oczywiście jazdę w terenie. Więc to taki pierdzielnik. Nie będziemy tu się zagłębiać. Tu jest dużo różnych elementów. I to jest oczywiście też zamykane na te takiego zameczki, znane również z jakichś różnych zabudów samochodowych. Teraz tak. Tutaj mamy po bokach takie szafeczki. W tym miejscu e, mamy półeczki e, na przykład na prysznic, bo tu jeszcze jest kabina prysznicowa. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. E, no i tu drugi taki boks. Tutaj jest fajna rzecz. No i znów muszę otworzyć. Ogólnie tu jest dużo różnego otwierania. Tutaj taki fajny boks z takim a la aneksem kuchennym. Wygląda to w ten sposób. No to w ten sposób tutaj y, miejsce idealnie na kuchenkę turystyczną jest dokładnie wymierzone. Minimalny luz więc ta kuchenka też stabilnie będzie sobie stała. Tutaj blat do krojenia do przyrządzania potraw do podawania również potraw również do tego żeby się o niego oprzeć tu nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja normalnie się o niego opierałem. Całym ciałem, zobaczcie jak solidne są te uchwyty, tu zawiasy jeszcze, więc tu naprawdę nie ma problemu. No i tu jeszcze jest pod nim taki schowek. Właśnie tu mam kuchenkę, tam gaz i takie różne pierdoły. Nie będziemy tu też się zagłębiać, to jest mój, mój burdel, więc zostawmy to w spokoju. No Ale jest tu spory pojemnik na właśnie takie ewentualnie kuchenne rzeczy. Jak jesteśmy na postoju, to możemy to sobie rozłożyć, takie półeczki, układać jakieś szklanki, kubki i tym podobne rzeczy. I z tyłu jest jeszcze kolejny schowek ale nie taki jak w Carbon Tu już jest schowek troszeczkę inny. A mianowicie taki. I tu znów otwarte półeczki. Tutaj mamy, o zostawiłem światło. Tutaj mamy przetwornicę i akumulator. Akumulator LiFePO4, więc bardzo trwały. 100 amperogodzin to wystarcza na bardzo długo. Naprawdę to trzeba by było pewnie kilka ładnych dni tu korzystać z tej przyczepy, żeby go zabrakło. I tu jest zamontowane Webasto. Ja Webasto nie używałem, bo jest za ciepło, żeby je używać. Teraz tak, tu mamy gniazdo 230V, oświetlenie. To, to gniazdo działa tylko, kiedy podłączymy przyczepę na zewnątrz. Moim zdaniem powinno działać również na przetwornicy. I w ogóle moim zdaniem dziwni mnie to trochę, że tutaj go nie ma, bo Pamiętajmy, że tutaj są gniazda w środku, no i tutaj też jest zresztą podłączenie prądu, więc dziwimy to, że tutaj nie ma tego gniazda, no ale tak jest, jak jest, moim zdaniem, delikatnie do poprawy. Yy, tutaj jest 12, o, nie 12-V. Gniazdo dużo, tu jest w ogóle gniazd 12-V. Na przykład gniazdo 12-V jest też z tego, co pamiętam, o tak, w tym miejscu na przykład, nie? Więc jak to chcemy sobie podłączyć na 12 V, to sobie tutaj podłączamy. Yy, co ważne, oświetlenia. Oświetlenie mamy również tutaj nad kuchnią. Chcemy sobie coś wieczorem przyrządzać. Tu mamy oświetlenie, i oświetlenie mamy też tutaj. Oczywiście te lampy są do wyregulowania, tak jak nam pasuje, takie ala małe szperacze. Tutaj, jeśli chcemy podłączyć sobie Webasto do namiotu, to tutaj mamy wyprowadzenie, podłączamy do namiotu. To jest podłączona instalacja fotowoltaiczna. Tej szafki nie będę otwierał, bo tutaj też mam taki bałagan, a właściwie nie ma tam co pokazywać. Pokażę kanisterek bardzo fajny, przydatny, bo to jest kanister na paliwo do Webasto. Tu jest zresztą pełno paliwa, jak otworzę się troszkę wlało więc jest naprawdę bardzo, bardzo pełno. Yy, bardzo dobre lampy, yy, takie już typowo samochodowe, porządne, a nie do a nie takie ali AliExpress jak w Carbon a akurat akurat te w po prostu do niego pasowały, ale, ale no, wyglądały tak sobie. No i tu mamy yy, taki zaczep jak na hak, ale tutaj się na przykład podłącza, yy, po, znaczy podczepia taki, taki hamak. Yy, dwie podpory z przodu z tyłu, przepraszam, z tyłu o, też są haki do wyciągania, ewentualnie tej przyczepy, czy w ogóle zestawu. Są dwie podpory e, z tyłu, natomiast nie ma podpór z przodu, z przodu jest tylko koło. E, bardzo ciąży to, e, ta przyczepa w ogóle bardzo ciąży na, e, przód, na tył pojazdu, ponieważ e, zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak bardzo mocno cofnięta jest tylna oś, ona jest no daleko, znaczy może niedaleko, no ale jest za środkiem pojazdu, więc większość masy jest tutaj z tej strony i ciąży, sporo ciąży, samochód tutaj opuścił się o 8 cm, wyobraźcie sobie, to jest zawieszenie plus 300 kg, oczywiście z tym namiotem tutaj trzeba odjąć te tam, nie wiem, kilkadziesiąt kg z namiotu, ale sporo, sporo ciąży, sam, jedna osoba yy, trudno ma, żeby podnieść tą przyczepę, jak na przykład by Wam spadła na ziemię, czy byście ją położyli, to trudno jest ją podnieść, trzeba trochę siły jednak w to włożyć. Yy, teraz pokażę Wam te buszłaki, bo to to jest też fajna rzecz. To, to są w ogóle genialne rozwiązania. Tutaj mamy markizę, a tam kabinę prysznicową. No dobra, zaczniemy od tej markizy. Zobaczcie, że w porównaniu z tą markizą z Tira, no to ta jest po prostu bajeczna. Jedna osoba bez problemu to ogarnia. Pamiętajmy tylko, żeby to sobie zarzucić na górę. Op paski, również fajnie jest te klamry sobie zostawić na górze, wtedy się łatwiej to później składa. Hop! Hop, i hop. Tyle jeśli chodzi o jej rozkładanie. Natomiast żeby to rozkładanie było kompletne, to trzeba użyć tych sznureczków, które widzieliście wcześniej i które mi się tutaj kompletnie poplątały. Tak jak mówiłem, nie mam tu ze sobą operatora dzisiaj swojego, więc detale trochę zobaczycie inaczej. Ale wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jeszcze takimi dwoma sznureczkami, z fajnym naciągiem, sprytnym, takim, że można to sobie naciągnąć dokładnie tak, jak się chce, zaczepiamy takie szekli, małe szakielki o kabinę przyczepy i mamy naciągniętą, oczywiście można ją naciągnąć jeszcze mocniej, ale już tak zostawmy, tutaj e, można też rozłożyć nogi, jak jest na przykład jakiś wiatr, czy coś, żeby było stabilniej, można rozłożyć nogi, można rozłożyć w ogóle ściany i sobie zbudować taką sporą przestrzeń, a wygląda to fajnie co więcej w zestawie jest jeszcze oświetlenie do tej buszłaki podpinamy to tu i mamy tak oświetlenie napisu buszłaka w ogóle najważniejsze, ale tak mamy takie niebieskawe światło Mamy takie troszeczkę bardziej różowe i mamy światło pomarańczowe, które nam nie przyciąga owadów. Teraz pokażę Wam, jak to się składa, bo to jest w ogóle fenomenalne. Tutaj poluzniamy sobie na tych zaczepach, odpinamy te szekle, i zwijamy sznureczki, one i tak zawsze będą poplątane, więc tu już nic nie poradzicie. Okay. I teraz zobaczcie, to jest w ogóle genialne. Markiza jest złożona. Jeszcze można ją sobie zaczepić takim paskiem, ale nawet nie jest to konieczne. Zwijamy sobie tak. Jak ktoś niższy, to sobie może tu stanąć, złapać pasek, ale ja akurat tego nie potrzebuję tak na dobrą sprawę. To oczywiście warto ładnie zwinąć, ale nawet przy takim byle jakim zwinięciu na szybko, nie wiem, coś się dzieje, gdzieś się spieszymy, czy musimy uciekać. Tak, już właściwie można jechać tym pojazdem. A, zapomniałem złożyć tego. Już można jechać nawet w takim stanie, ale oczywiście najlepiej jest sobie to zapiąć. Bardzo solidny taki zamek, taki, taki potężny. Widać, że może nie, nie zniszczalne, ale raczej Trudno zniszczalny. I to sobie zapinamy. O. I złożona. Kolejnym hitem jest ta mała buszłaka. Czyli taki, taka tak. kabina prysznicowa. Można to nazwać toaletą. Jak sobie tu wstawimy turystyczny kibelek. Można to wykorzystywać jako przebieranie. Tak jak ja to wykorzystywałem. No bo tutaj akurat jest to wersja przyczepy bez, bez wody. Bo jest jeszcze z wodą, z kranem i tak dalej. Natomiast to jest przyczepa lekka, bez wody. I zobaczcie. Co tu się dzieje, cyk, 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 o i macie taką kabinę przebieralnie, kabinę prysznicową i tu o proszę bardzo ja sobie tu wchodzę i tu mam całkowitą prywatność i mogę robić e, rzeczy, których wy nie zobaczycie. Tu jest jeszcze podłoga, drewniana podłoga, nie drewniana, więc to są naprawdę fajne opcje. Moim zdaniem fajna firma w ogóle, kurde, muszę się zainteresować, bo robi genialne rozwiązania. No i jeśli chodzi o zwijanie, to też tutaj bardzo prosta sprawa. A, sorry, najpierw to, później to, tu już nam, nam łapie magnes, ale warto jeszcze to zapiąć. Bierzemy te wszystkie patyki z dołu, do kupy, jakkolwiek, tak naprawdę to jest... Pamiętajcie, że to jest zwykła szmatka, więc tutaj bez spinki zwijamy to sobie, zaczepiamy paski. Też warto sobie klamry wyprowadzić wcześniej na górę. Zapinamy paski, zarzucamy osłonę, zamki. Te paski troszeczkę wchodzą w zamek, ale to akurat jest, nie jest żadnym problemem. I już mamy to zasłoń zwinięte. Tutaj na górze jest panel słoneczny, który jest całkiem sporych rozmiarów. Ten panel słoneczny w zupełności wystarcza, jeżeli jedziecie latem czy jakąś słoneczną zimą, to w zupełności wystarcza, żeby Wam zasilić ładowanie tego akumulatora, który Wam pokazywałem z tyłu i on, ten panel no naprawdę na kilka dni jazdy bez problemu. Na górze można zamontować oczywiście takie belki, tutaj można zamontować namiot dachowy, ale trzeba pamiętać, że ta przyczepa wtedy będzie ważyła już sporo więcej, może nawet przekroczyć dopuszczalną masę całkowitą, oczywiście to wszystko warto zważyć, w Polsce to może bez znaczenia, ale za granicą już takie rzeczy sprawdzają, te belki oczywiście są regulowane, przesuwane i tak dalej, można to zamontować jakieś inne Akcesoria. Powiem Wam tak, yy, ogólnie polubiłem przyczepy, tak jakby z Carbontierem, taka pierwsza przy, przygoda z przyczepami, i od tamtej pory bardzo mi się spodobały. Karbontier to, to jest zupełnie inna koncepcja przyczepy, nawet jeżeli porównamy tą, z tą terenową, ona jest dużo większa, dużo cięższa i tak dalej, ale za to ma więcej funkcjonalności. To jest tak naprawdę taki kompakt, takie minimum, jakie jest Wam potrzebne. Więc tutaj też nie, nie warto dużo oczekiwać, aczkolwiek i tak dużo dostajemy. Natomiast z maturi powiem Wam, ja pojeździłem po poligonie w Drasku Pomorskim podczas testów na Baja Poland i jestem absolutnie zachwycony. To jest po prostu sztos. To, w jaki sposób ta przyczepa jedzie za samochodem, jak się prowadzi, jak się prowadzi po drodze utwardzonej, jak się prowadzi po drodze nieutwardzonej, po terenach, już takich naprawdę, gdzie, gdzie i samochód pracuje, gdzie samochód potrafi oderwać koła od nawierzchni. Zresztą widzicie to na przybitkach. To jest po prostu fantastyczne. Ta przyczepa e, może w was przełamać coś takiego, że jak to z przyczepą w teren? Przejdźcie się z przyczepą maturi, a zobaczycie, że tak można jechać z przyczepą w teren. Oczywiście, nie ma napędu. Waży swoje, więc jest trochę hamulcem dla samochodu. Nie wiedziecie w jakieś ciężkie błoto, nie wiedziecie w jakiś kopny piach, bo ta przyczepa was na zwyczajnym świecie zatrzyma, tak? E, zakopiecie się dużo szybciej niż gdybyście nie mieli przyczepy, ale z drugiej strony, komfort, jaki daje to, to spanie, to wygodny materac. 1,80 e, 80 ja się tu mieszczę bez najmniejszego problemu. E, to, jaką daje Wam izolację od świata, od zimna, od gorąca, tak naprawdę, również bo świetna, świetna e, jest tutaj świetny przewiew. To jakie daje poczucie bezpieczeństwa To jakie robi pozytywne wrażenie W ogóle wszędzie Czy to na biwakach, kempingach Czy na drodze No i przede wszystkim te, Znów wracam, niezależne zawieszenie na amortyzator To jest po prostu genialne Jak ta przyczepa pięknie pracuje Na, na, na drogach wyboistych, na wybojach Gdzie ona po, potrafi podskoczyć Gdzie potrafi przestawić się czasami Bo no wiadomo, każde zawieszenie ma swój, powiedzmy swoje granice Ona potrafi się przestawić Potrafi lecieć za samochodem delikatnym driftem i nic się nie dzieje. Samochód przekoszony na trawersie przyczepa nic się nie dzieje. Nisko położone środek ciężkości, bardzo sztywna konstrukcja, bardzo wytrzymała. W ogóle opracowana głównie z myślą o off-roadzie, Cała instalacja wyprowadzona tak, żeby była nad, e, nad dołem ramy, a nie pod ramą. Nic tu nie wisi. Wahacze tak ukształtowane, żeby się ślizgały nawet po kamieniach, więc no moim zdaniem konstrukcja rewelacyjna. Oczywiście są pewne mankamenty, o których wspomniałem, jakieś tam drobiazgi, detale, ale Rewelacja dla mnie jest to fantastyczna przyczepa. Po prostu, mówiąc krótko, fantastyczna. Czas teraz, to wszystko pozamykać. A i no, jeszcze, ile kosztuje, tak? 79 800 zł taka przyczepa. Nie wiem, jak z wyposażeniem. Tam generalnie jest ona raczej uboższe niż tutaj, jakie widzicie. To jest przyczepa do wynajmu, do wypożyczenia. 79 800 zł, i teraz już widzę wasze komentarze. O, jakie to drogie! Jakie to za drogie! Jakie to o matko! Jak tyle za przyczepę sam zbuduję za pół ceny? Tak. Sam zbudujesz zapłucane. Pytanie moje brzmi, jakiej to będzie jakości? Bo powiem Wam tak, tutaj każdy element jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, po prostu Czuć tutaj dobrą jakość wykonania, czuć tutaj jakość wykonania producenta przyczep, a nie garażowego wytwórcy. Oczywiście dla wielu osób to będzie bez znaczenia, natomiast ja troszeczkę się zainteresowałem tymi przyczepami, bo w ogóle ta przyczepa Maturi ma design bardzo podobny do takich typowych polskich i zagranicznych, czy własnoręcznie budowanych, czy przez jakieś firmy przyczep off-roadowych i one mają wszystkie podobny kształt, tak na dobrą sprawę. No, ale popatrzyłem na te takie samoróbki, są takie grupy facebookowe i tak dalej. No. Nie, to nie jest to samo, nie? Jakby rozumiem, że 30 tysięcy czy 40 tysięcy różnicy można przeboleć i mieć troszeczkę gorzej wykonaną przyczepę, okej, okay, tak? Ja też nie, nie namawiam, kupujcie tą przyczepę, tak? Natomiast no, tam, powiem Wam tak, no, załóżcie firmę, fabrykę, znajdźcie dostawców, opracujcie to, zróbcie homologację, a nie, a nie dopuszczenie jednostkowe czy w ogóle jakieś nielegalne przyczepy na bazie małych niewiadówek towarowych. Nie mówię tu akurat do firmy nic nie mam. Tylko chodzi mi o takie przyczepki towarowe, które nagle rosną do takiego yy, rozmiaru. To tak na dobrą sprawę są nawet nielegalne do końca konstrukcji, aczkolwiek w Polsce prawie wszystko jest legalne. Natomiast tutaj mamy homologację, mamy pewność, że ta przyczepa. Jest bezpieczna, tak? Przede wszystkim jest to przyczepa bezpieczna. Z dopuszczeniem w ogóle na, na wielu, w wielu krajach do wyższych prędkości niż w Polsce, bo w Polsce te prędkości jazdy z przyczepą są naprawdę śmieszne, Tu można jechać dwa razy szybciej niż prędkość dopuszczalna i nic się nie dzieje. Nie, nie pytajcie mnie, skąd to wiem, po prostu wiem. Natomiast, natomiast moim zdaniem ta cena wcale nie jest wygórowana. Jeżeli założycie fabrykę przyczep, która robi takie przyczepy za 40 tysięcy złotych, to powiem wam, że. Chyba bym kupił od Was taką szczepę.